Lecimy z tym tematem. Dzień dobry, hejkacz, witajcie, jestem Kasia, a razem ze mną Matrix. Siemanko. Siemanko, siemanko wszystkim. Kurczę, niesamowity pojedynek. Zapytam się, czy taki był plan od początku, żeby tą wątrobę gdzieś tam obijać i tak to wszystko, żeby działało jak działało? Tak, wiesz co, no Siemon jest wysokim zawodnikiem. No głowę wyższy, cięższy. No to co, moim też, kurde, celem było właśnie osłabianie tego korpusu. Wiedziałem, że jeżeli wejdę na ten korpus, zamknie się za podwójną gardą, to że pół dystans należy do mnie i tam będę wykonywał to, co umie najlepiej. No też mówiło się o tych główkach, nie? Jakby to ty mówiłeś na podejście, albo jakbyś poskoczył, to by gdzieś go trafił. Słuchaj, no mogło być ciężko, chyba żebym sobie z taboretem tam wyszedł, no, ale kurwa, powiem ci, no nie było sensu takich rzeczy próbować, no bo gdzie na takiego wielkiego hopa? Wiedzieliśmy, co mamy robić, wiesz, jak weszłem na korpus, gdzieś tam mogliśmy wtedy pomyśleć o główce, ale gdzieś jednak wolałem zaatakować łokciem, bo wiem, że łokieć jest bardziej drastycznym, kurde, uderzeniem i wyrządza naprawdę większe urazy niż uderzenie z głową. A tym bardziej łokieć od ciebie. Pod postem z twoim ogłoszeniem na The War były komentarze, że jesteś takim kocurem, że chyba nie ma osoby, która mogłaby cię zatrzymać. Ty widzisz osobę w ogóle w sztukach walki, w sensie w tym takim, wiesz, w tym środowisku, która mogłaby cię gdzieś tam pokonać? Wiesz co, no nie, ja nie będę sobie kurwa dodawał, ale wiem, że jestem kurwa kotem, wiem ile serca, serducha, roboty wkładam, przygotowania, kogo mi dadzą, na tego się będę przygotowywał jak na mistrza świata. No i co, no taka jest moja wypowiedź, nikomu nie będę ujmował, nikomu dodawał. Zrobiłem swoje, kurwa, wiem, że jestem, kurwa, mocny i dobrze się czuję. Ale masz jakieś nazwisko na oku, które chciałbyś powiedzieć organizatorom, żeby cię zapewnili, czy nie? Tak, oczywiście, gdzieś tam, kurwa, przepychaliśmy się z Normanem, no i chciałbym doprowadzić do takiej walki z Normanem. Tak jak mówiłem, wiesz, kurwa, on chciałby w MMA, raczej dwa razy dwie rundy w K1, jedna w MMA. Ale ja się nie będę na to godził, bo wiesz, to jest jego robota, on tam mówi, że on nie będzie walczył ze mną w K1, ponieważ ja jestem bardziej doświadczony w K1, no to zawsze można iść na kompromis. Tym bardziej, że on jest grubszy, troszkę większy ode mnie, doświadczony też. Mówię, jeżeli nie chcesz, kurwa, tego zrobić w K1, ja nie chcę w MMA, możemy iść na kompromis, dawaj, zrobimy to w boksie. Ale nie uważasz, że to jest trochę dziwne, bo jednak Norman jest zawodnikiem z UFC. Nie uważasz, że on jako zawodnik właśnie, tak jak mówię, takiej światowej klasy powinien gdzieś tam przyjąć walkę w każdej płaszczyźnie? No kurwa, myślę, że tak, bo gdzieś tam też ten bagaż doświadczeń ma dobry. Aczkolwiek może w końcu się uda do tego doprowadzić. Bardzo, kurwa, nalegam na taki pojedynek, bo kurwa dla mnie to by było też duże wyzwanie pod kątem, że on jest bardzo wybity medialnie. Wiem, że to jest teraz czas dla mnie, to jest mój czas i trzeba celować właśnie w takie walki. No ludzie widać, że cię bardzo, bardzo lubią. Słuchaj, a jeszcze jedna osoba taka medialna, jak już mówił właśnie o freakach, Alan Kuciński. Jak wygląda sytuacja z nim na ten moment? Słuchaj, nie chcę mi się wypowiadać na jego temat. Chujowe jest to, że wiesz, ludzie, kurwa, po tym jak z nim pocisłem, to zawsze ludzie mówią o nim, on nie jest kurwa godny, ja go mogę wyjaśnić, jakby chciał, to go mogę tu pod namiotami wyjaśnić. Miał się bić z moim kolegą na gali, to wiesz, to zaczął odrzucać piłeczkę, że on jest doświadczony, miał walczyć na MMA atak. Jeżeli ktoś zgłasza gotowość na MMA atak, a ja rozmawiałem z organizatorem i on się zasłania, że to jest freakfightowa organizacja. Jaka freakfightowa? Zrobili tam dwie walki, to a reszta kart to była Adam Wieczorek, to Jakubiec, Bryczek. Sama dobra czołówka z Polski, także to jest ino takie kurwa pierdolenie jego. Jeżeli by mi go dali, mogę go kurwa klasnąć na szybko. Ale raczej jakoś bardzo tej walki nie będziesz dążył. No kurwa mi on co, no ja go spotkam, to ja mu to powiem oficjalnie, że on jest obsrał się mojego kolegi, bo ja tam nie biłem bezpośrednio, no miał się bić z moim kolegą. I kurwa, jeżeli organizacja mu zapłaci, to go z miłą chęcią mogę klasnąć. Słuchaj, wiesz co, jeszcze tak widząc tego komentarza, do tego posta twojego z ogłoszeniem, tam ludzie pisali, że jesteś, mamy teraz walkę 3-3, dlatego takie ten, że jesteś takim kotem, że na przykład może Jacek Murański, nie wiem, czy to w ogóle znasz jego postać, bo to jest też medialny pojedynek, w ogóle jestem ciekawa, jakie ty masz zdanie o Jacku. Jacek Murański, kojarzysz? No ten stary? Tak. Nie no, kurwa, nie no, nie. Oczywiście, nie, to było tak lekko no, nie? No nie, myślę, że kurwa, wiesz, odbijmy od tego tematu, bo by tam krzywda się stała. Okej, okay, czyli ten temat w ogóle, nie. Nie, krzywdę bym mu zrobił i tyle, no. A wiesz co, ty mówisz, że właśnie Alan odbił walki, to była walka z tobą czy z twoim kumplem, bo ja nie zrozumiałam dobrze. Alan dostał, mój,
mój kolega się miał z nim bić, Krzysiek Marianczyk, i po prostu tyle, i wiesz, kurwa, dostał propozycję, Alan to za chwilę powiedział, że Krzysiek to jest no name. Tak, tak, tak. No to kurwa, to jaki no name, kurwa, to on w naszym świecie jest, kurwa, taki, kurwa, mały i tak jak mówię, jest, kurwa, na klapsa. No i właśnie chciałam zapytać się właśnie o tego no name'a, jeżeli ktoś chciałby z tobą się bić, ale byłby mniej znany, to ty zgodziłby się na taki pojedynek? Tak. Czyli nie muszą być to pojedynki medialne, tylko gdzieś tam jacyś śmiałkowie jeszcze mogą się zgłaszać. Tak, jak najbardziej, ale ja celuję, wiesz, fajnie, typowo cross-sportowe, bo to podnosi poziom, wiesz. Ja nie jestem taki, żeby gdzieś tu ubliżać to. Ja, no, jeżeli ktoś ma jakiś dobry problem, będzie się zachowywał w stosunku do mnie źle, wtedy się odpalam, pokazuję, jakim też potrafię być, kurwa, skurwysynem. A tak to zawsze respekt do każdego, który na każdy zasługuje na szacunek, ten, który powinien. Ostatnie pytanie, kiedy następna walka? Wiesz co, następna walka na Wotore 7. Czyli to będzie? Po nowym roku. I przeciwnika już znasz? Znam, ale nie mogę zdradzać jeszcze. Ale mocna walka? Mocna walka. Okej, okay. No cóż, jeszcze powodzenia i dzięki ci bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Trzymajcie się, dzięki.